biorąc pod uwagę bardzo, bardzo dobrą kondycję polskiej gospodarki, wzrost powyżej 5%, ogromną poprawę w finansach publicznych, właściwie zerowy deficyt, spadek relacji długu do PKB i długu także w wartości nominalnej, polskie obligacje były dosyć tanie. Od dłuższego czasu należał się spadek rentowności na polskim rynku i tak naprawdę on się zaczął wówczas, kiedy zaczęły spadać rentowności na rynkach bazowych, przede wszystkim na rynku niemieckim. Myśmy przez większą część tego roku nie nadążali za spadkami rentowności w strefach euro. Sytuacja uległa zmianie w ostatnich kilku tygodniach. Wynika to z tego, iż Mario Draghi podczas konferencji w Sintrze ogłosił, jak to już zwykł parę razy robić, że Europejski Bank Centralny zrobi wszystko, co potrzeba, żeby pomóc gospodarce. To przy obecnym poziomie stóp procentowych w Europie oznacza powrót do skupu aktywów. Powrót do skupu aktywów, przede wszystkim obligacji. Skup obligacji spowoduje, że rentowności będą spadać. Będą spadać rentowności obligacji peryferyjnych pewnie nie tylko, no, innych niż niemieckie, prędzej niż te niemieckie. W efekcie będą drożały także polskie obligacje. Polska ma rating lepszy niż wiele krajów ze strefy euro. No i nie ma żadnego powodu, żeby nasze obligacje były tańsze niż obligacje o niższej jakości kredytowej. Dlatego to oczekiwanie na skup aktywów przez EBC, na skup europejskich obligacji przyspieszyło tempo spadku rentowności w Polsce. Nie jest to moim zdaniem spadek rentowności związany z poprawą wiarygodności kredytowej Polski, bo no, najlepszy okres wzrostu gospodarczego czy poprawy w finansach publicznych mamy za sobą. Podniesiono nam rating, to nie wpłynęło specjalnie na rentowności polskich obligacji. Zmiany zaczęły się dopiero wtedy, kiedy rynek nastawił się na skup ze strony EBC i dopóki będą te oczekiwania, a potem ten skup, to pole do wzrostu cen, czyli spadku rentowności polskich obligacji nadal pozostaje. Zakładam, że historyczne minimum rentowności 10-letniego papieru z 2015 będzie mieli 2%. Zostanie pobite i będziemy mieli te rentowności w istotny sposób niższe.